Kampania promocyjna powiatu chrzanowskiego. Podziel się miłością. Powiat chrzanowski we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie poszukuje kandydatów, którzy będą chcieli tworzyć rodzinę zastępczą i zapewnić stabilne życie dzieciom, które nie mogą wychowywać się ze swoimi biologicznymi opiekunami. Chcecie Państwo podzielić się miłością? Wasza otwartość, zaangażowanie i chęć może wiele zdziałać. Dzieci czekają. Rodzina zastępcza, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje opiekę i wychowanie nad dzieckiem w zastępstwie za rodziców biologicznych, którzy z różnych powodów zostali z tej opieki wyłączeni. Taką najczęstszą przyczyną ograniczenia bądź pozbawienia praw rodzicielskich rodziców biologicznych są negatywne zjawiska występujące w rodzinie, jak przemoc, alkoholizm, zaniedbywanie dzieci i tym podobne. Państwo Małgorzata i Piotr Widło z Libiąża od 18 lat są rodziną zastępczą. Tworzą rodzinny dom dziecka. Przez ten czas stali się rodziną dla blisko setki dzieci. No, jeżeli ktoś ma takie miejsce w sercu i taką, jakby chciałby spróbować, to po prostu niech się nie boi, niech spróbuje, bo potem to jakby wciąga. Nie jest tak, że czasami początki są z dziećmi trudne i jest tak, że no bo dzieci przychodzą z domu z różnymi bagażami, prawda? Ale później jak się widzi efekty, jak to dziecko się zmienia, jak właśnie zaczyna mówić, zaczyna się lepiej rozwijać, jak widać te postępy, no to już jest radość, tak? Ta radość, satysfakcja. I ta satysfakcja, tak. Pracy po prostu. Jak poznałam męża, to on już znał moje plany na przyszłość. On wiedział już, że marzy mi się zostać rodziną zastępczą, że kiedyś tam. No i później przychodziły na świat nasze dzieci i podczas kiedy one były, również braliśmy cały czas dzieci na weekendy, na wakacje. Także nasze dzieci rosły z dziećmi. Córka już miała 2 latka, zrobiliśmy pierwszy kurs na własną rękę, no bo to jeszcze o tych rodzinach zastępczych tak mało się mówiło, ale zaszłam zaraz w ciążę. I po prostu musieliśmy znowu plany o rodzinie zastępczej zostawić na później. Jak syn miał 5 lat, no to już wtedy zrobiliśmy kolejny kurs. I od tego czasu właściwie na własną rękę szukaliśmy dzieci do rodziny zastępczej. Przez 3 lata byliśmy zwykłą rodziną zastępczą, taką niezawodową. Później zostaliśmy wielodzietną rodziną zastępczą dla 6 dzieci, no a potem nas przekształcono w rodzinny dom dziecka. W rodzinnym domu dziecka dzieci mogą zostawać do pełnoletności. To są dzieci też czasami z pogotowi rodzinnych, czasami dostajemy też tak normalnie przywożone z interwencji. Do końca nie idzie zaplanować dnia, bo są niespodzianki po prostu i przerywniki, odwiedziny dzieci z rodzicami biologicznymi. Najbardziej człowiek wiąże się z dziećmi, które są albo od urodzenia, albo przychodzą bardzo malutkie. I na przykład są 2-3 lata, albo i nawet czasami 4. No i później te rozstania, brakuje tych dzieci, tak?